Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.15.2 moda, który się nazywa Ultimate Car i dodaje nam takie fajne samochodziki do naszej gry. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 3 pliki z internetu. Zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmiku. Jest to strona z Forge'em. Tutaj sobie poszukujemy rekomendowanego Forge'a i klikamy na Installer, nie na coś innego, tylko właśnie na Installer i tutaj stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. No i tutaj mamy stronę z modem. Zjeżdżamy sobie w dół i szukamy wersji Minecraft 1.15.2. No i tutaj klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której... Moment. Tutaj nie przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmiku, tylko z tej strony... Oczywiście link jest w opisie do filmiku. Z tej strony możemy się dowiedzieć, jak ten mod działa, jak się produkuje paliwo, jak się kraftuje samochody itd., itd. Także tutaj na tej stronie właśnie się tego dowiemy. No i przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmiku. To jest strona z jej. Tutaj sobie szukamy wersji Minecraft 1.15.2 i stąd klikając na tę strzałkę w dół pobieramy plik jej. No i jak już mamy te wszystkie mody, pliki pobrane, to możemy je zainstalować. No i co robimy? Klikamy jednocześnie przycisk Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury i przycisk R jak robak, znaczy literkę R jak robak i wyskakuje nam takie okienko Run, czyli uruchom. Tutaj w polu do wpisywania wpisujemy %appdata% i klikamy OK. I wtedy wyskakuje nam tutaj folder roaming. W folderze roaming mamy folder .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft. W folderze .minecraft mamy folder versions. Wchodzimy do folderu versions i tutaj mamy folder 1.15.2. Jeżeli nie macie tego foldera 1.15.2, to musicie uruchomić Minecraft na wersji Minecraft 1.15.2 chociaż raz. Wtedy właśnie stworzy się nam w folderze versions folder 1.15.2. No i jak już mamy ten folder, to możemy zainstalować Forge'a. Czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik z Forge'em i wyskakuje nam takie coś. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy, aż nam się tutaj wszystko zainstaluje. No i po jakimś czasie nam się tutaj skompletowało, z sukcesem się zainstalowało, klikamy OK i faktycznie mamy tutaj nowy folder. W folderze versions mamy nowy folder 1.15.2 forge i ta końcówka, którego forge'a pobraliśmy. Możemy to sobie zamknąć i uruchamiamy launcher. Sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrane forge. Jeżeli nie, to klikamy strzałkę i z dostępnych możliwości wybieramy forge'a, właśnie tego, którego zainstalowaliśmy i klikamy play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, Forge jest zainstalowany, wchodzimy w moc i faktycznie jest tutaj Forge. Klikamy done, czy tam coś tam OK, czy coś takiego. Klikamy quit game, czyli wychodzimy z gry i możemy teraz zainstalować dwa pozostałe pliki, czyli znowu uruchamiamy nasze okienko uruchom, sprawdzamy, czy mamy wpisany w dalszym ciągu %appdata%, jak nie, no to wpisujemy, jak tak, to OK. Klikamy OK. I w folderze roaming znajdujemy folder .minecraft, wchodzimy do folderu .minecraft i znajdujemy tutaj folder moc. Folder moc stworzył nam się właśnie przed chwileczką, kiedy uruchomiliśmy Minecraft z Forge'em razem. Także wchodzimy do folderu moc i tutaj do tego folderu przerzucamy pozostałe dwa pliki, czyli jej i car. W folderze moc je mamy, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Sprawdzamy, czy mamy wybrany Forge. Jak tak, to OK. A jak nie, no to wybieramy tutaj stąd Forge'a i klikamy play. I czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Wchodzimy w moc i mamy tutaj Ultimate Car. Jest zainstalowane, jest Just Enough Items zainstalowane. OK. Wchodzimy w Options, wchodzimy w Controls. I zjeżdżamy sobie w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Mamy tutaj kontrolki dotyczące moda car, czyli to nas będzie na pewno interesowało. Open car GUI, czyli to klikamy wtedy i. Co jeszcze? I mamy tutaj opcje dotyczące
Just Enough Items, zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy. I tutaj mamy coś takiego jak Toggle Cheat Mod, czyli uruchamianie moda z cheatem, czyli że będziemy mogli sobie brać item z jej, jeżeli chcemy oczywiście. Czyli tutaj sobie ustalamy, jaką literką będziemy włączać to ten właśnie cheat mod, czyli ja sobie tutaj biorę K, wy możecie co tam chcecie, OK i tworzymy sobie świat, czyli single player, więcej opcji świata, zezwalam na cheaty właśnie po to, żeby ewentualnie móc sobie pobrać coś tam, albo czasami jest potrzebna jakaś komenda, może czasami sobie można zainstalować data packa jakiegoś, czy coś takiego, zawsze się to może przydać. Bonusową skrzynkę sobie zawsze biorę, no i tutaj na potrzeby filmu sobie wezmę super flat. OK, no i widzimy się, jak się stworzy świat. No i mamy super flat, super świat, światek mamy sobie tutaj, no i wchodzimy w E jak ekwipunek i tutaj mamy jej, wybieramy sobie ostatnią stronę, jak widać są tutaj itemy z moda Ultimate Car, różne, różniste. Zaczniemy od początku, tutaj mamy asfalt, jego się w ten sposób buduje, że cobblestone z węglem, no i tutaj takie asfaltowe trójkąty i takie różne rzeczy z tego się robi. Cóż tu mamy, gas station, tak się to robi, no i tu wszystko widzimy, jak co po kolei się robi, także sobie to zawsze możecie zobaczyć. Co nas bardzo interesuje, to jest car workshop, jego się robi w ten sposób, irony i piston tak się robi. I taki workshop interesuje nas jedna sztuka i jeszcze nas interesuje car workshop part. To się robi w ten sposób, że zamiast pistona jeszcze jest tutaj ironowy ingot. I tych z kolei workshop partów potrzeba nam 8. Także sobie od razu to weźmiemy, czyli tutaj sobie klikam K i mam uruchomiony cheat mode, czyli mogę sobie pobierać, czyli ten workshop 1, car workshop 1 i 8 part. 5, 6, 7, 8. To nas bardzo interesuje. Zatem teraz sobie tutaj ustawimy ten jeden car workshop i teraz sobie dookoła niego zrobimy pustą przestrzeń. Którą zapełnimy tymi workshop partami. Jak widzicie, się połączyło to wszystko, się stworzył nam taki, nie wiem, taka platforma do budowania, jak widać tutaj oleje, jakieś wyciekły, coś takiego i to jest wszystko połączone. I jak na to klikniemy prawym przyciskiem myszy, to nam się otworzy, tutaj możemy sobie stworzyć swój samochód. No i żeby stworzyć samochód, to potrzebujemy ciało, ciało samochodowe i tu możemy sobie z różnych drewnianek zrobić, czyli trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak i taki się robi z 5 planków. Co tu jest jeszcze, co nam będzie potrzebne? Koła nam będą potrzebne. W ten sposób się robi koła, że wełna i ironowy ingot. Wełna oczywiście czarna, bo koła są czarne. Co nam jeszcze będzie potrzebne? Jakiś tam silnik nam będzie potrzebny. No tak się robi. Flint, block of iron, 3 sztuki i engine piston, który się robi w taki sposób. Iron i po 2 irony tutaj na jeden patyk. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Przypuszczalnie będzie nam potrzebny jeszcze tank do tego, żeby mieć gdzie benzynę sobie, czy tam paliwo, jakie tutaj się wytwarza na tej stronie, którą wam podałam, tam jest pokazane wszystko co i jak. Także w ten sposób to się robi. OK, wychodzimy z tego, weźmy sobie właśnie taki i ustawiamy go tutaj. I już mamy tutaj body. Teraz kółka. Jedno kółko, drugie, trzecie i czwarte. I co mówiłam, jeszcze silnik, tak? Weźmy sobie mały silnik, bo to mały samochodzik.
I weźmy sobie ten właśnie tank. Nie wiem, weźmy sobie średni, żeby nam na dłużej starczyło. I teraz klikamy spawn car. Zamykamy i mamy zespawnowany samochodzik. Ta-dam, ta-dam. No i teraz wchodzimy do niego normalnie przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i jesteśmy w samochodziku. O, tak to wygląda. Słodkie to jest. No i teraz, żeby to uruchomić, to tak, musimy sobie, to znaczy nie musimy, ale klikniemy sobie i, bo było powiedziane, że i mamy kliknąć, żeby zobaczyć GUI, więc mamy tutaj klucze i troszeczkę, jak widać, jest na pierwszą przejażdżkę mamy paliwo i tam takie i baterie i tak dalej. Także, żeby teraz uruchomić, to musimy kliknąć R jak rozrusznik. I uruchomiłam. I nam tutaj tak pierdzi. No i teraz możemy jechać normalnie. Skręcamy D i A. I do tyłu S. Tak, normalnie. Dobra, to zaparkujmy sobie na tym miejscu. Nie w tę stronę. OK. No i teraz, żeby to wyłączyć, to znowu klikamy R. I przestało nam pierdzieć. No i tak właśnie te samochodziki sobie jeżdżą. No, można sobie drogi ustawić i tak dalej. Oczywiście shiftem wychodzimy z tego. Drogi sobie można porobić i takie różne rzeczy. I te samochodziki są takie super i się tak szybko nimi jeździ. Bo ja jechałam teraz wolno, ale się normalnie szybko nimi jeździ. Także jak widzicie, mod działa. Ja kończę. Wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje playlisty. Zapraszam też do oglądania playlisty z simami. No i zapraszam też Was na live'y, które są teraz w środy, w poniedziałki, środy i piątki. W najbliższą środę akurat nie będzie, bo niestety nie mogę, ale normalnie są w poniedziałki, środy i piątki. Także tymczasem trzymajcie się. Pa, pa, pa. Całusów 102.